Siema, siema, jestem Gplet, jest klącznik z naszej serii Podwórko Kolinisty. Ze mną dzisiaj nie ma widzów ani Krzycha, bo Krzychu jest w delegacjach, szuka ciągle nam jakieś fajne zagrabiarki. A ja dzisiaj tak myślę, a nagram odcinek sobie trochę, tak jakby sam, bo nagram to dziś trochę na zapas, więc nie ma co czasu marnować i tracić. Zawsze coś będę miał tutaj do roboty na tej kolonii, więc pomyślałem, że dzisiaj wam pokażę taki odcineczek właśnie ogarniający troszeczkę, ale poruszę fajne tematy, więc zapraszam do oglądania, bo myślę, że może być ciekawie. Słuchajcie, tu stoi dopiero przed chwilą nasypana cała przyczepa żarcia. O, więc my sobie tu zaraz będziemy to wieść do naszych krówek, także zaraz wam pokażę, co, jak to wygląda. Ogólnie trochę tego żarcia to narobiliśmy, więc trzeba po prostu wywozić. O, tu jak widzicie, jeszcze nawet nie zjechałem do końca, znaczy no, tylko tyle, co zjechałem kosiarką z poprzedniego odcinka. A przepraszam serdecznie, a jeszcze mamy jedną łąkę do koszenia, ale to raczej zrobimy już tam na odcinku z Krzychem razem, bo tam wjedziemy sobie zaraz w jedną łąkę we dwóch. A tu póki co widzicie, o, wjeżdżamy sobie do obory. Nakarmię sobie trochę krówek, chociaż nawet nie wiem, czy tu przed takim fulla nie ma. A jak jest full, to i tak się przyda żarcie to dla nich zostawić, bo jak to z nimi wiecie, jest zwykle. Chyba jest full, tak mi się wydaje. Chyba tak. Dobra, zgarz ciągnik. Okej. A, no to odczepię chyba, wiecie? Nie będzie tutaj, niech będzie odczepione. Chyba jest full, tak mi się po prostu wydaje. No ale mniejsza. Zakupiliśmy sobie też tu wszystkie krowy, więc jest 70 już sztuk tutaj wszystkich w oborze. Pierwsze mleko się tworzy, także naprawdę bardzo fajnie. A w sumie też o nie pokazywałem w poprzednim odcinku, co się jeszcze dalej wydarzyło, bo oprócz tego, że tu mamy samą oborę, to jeszcze w tym miejscu jest tutaj dla nich miejsce na gnojowice. Tu mamy takie też drzewka i tu przejazd tędy. Może wam zaraz pokażę, bo słuchajcie, to tak, ja siądę sobie do zatorka właśnie w tym momencie i podejdziemy sobie właśnie tą nową drogą po przetrząsarkę, bo jedziemy na nową łąkę, nie? Znaczy na nową, na starą naszą łąkę, ale wiecie, tam sobie ogarniemy, więc tu myślę, że bardzo fajnie, bo teraz z Krzychem nie musimy się bawić z zakręcaniem tymi przyczepami, tylko po prostu naokoło sobie wjeżdżamy i znacznie lepiej to wychodzi. Już pierwsze siano kiszonki, mam nadzieję, niedługo ruszą. Znaczy mówię siano kiszonki, bo tutaj na tę pryzmę sypiemy tylko siano, nie? Także wiecie. Dobra, gdzie mam teraz tą przetrząsarkę? Ona gdzieś jest chyba tutaj ogarnięta. Zaraz sobie podjadę, ale wiecie co, muszę nawet sprawdzić, bo w sumie nawet nie pamiętam, gdzie jest przetrząsarka. Wysiądę sobie na chwilkę. Chyba tu jest, z tego co pamiętam. Tak, wiecie co, może sobie ją nawet lekko wyciągnę. O, ona jest lekka, więc wiecie, ręcznie tam się pójdzie. Okej, dobra, no i spoko, mamy to wszystko. Więc już sobie tutaj zasiadam, oczywiście do zatorka i teraz szybko podłączymy sobie w miarę sprawnie. Powiedzcie, chcę jednak dzisiaj trochę tej łąki zrobić. Jak starcza czasu, to jeszcze o, coś tam muszę jeszcze pokazać. Dobra, czy to pójdzie? Bo tak, tylko ja to pamiętam, muszę sobie, o, podjechać. Tak, trzeba wyjechać i teraz podnieść, o. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze wałek. Trzeba z wałkiem, wszystko jest w porządku. On jest, a, jest podpięty, okej. Właśnie, ludzie mówią, że coś z tym tar... A to, ej, co jest? Czekajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. A, słucham, co się stało? Pan do Krzyżka, moje nazwisko Mariusz Janiak, jestem inspektorem budowlanym. Czy dostał pan naszego maila z informacją o dzisiejszej kontroli? Nie, żadnego maila nie dostałem. Znaczy, może powiem tak, nie sprawdzam w zasadzie maila, bo trochę jestem zapracowany, ale w jakiej sprawie kontrola, bo ja nie rozumiem w ogóle. Przecież wszystko było w porządku, odbiór był, obory i tak dalej, tak? Bo panie panu odnośnie obory. Wie pan co, mieliśmy masę maili anonimowych odnośnie ostatniego budynku, który pan budował i po prostu zostałem, że tak powiem, oddalony, żeby przyjechać do pana i sprawdzić to według naszych planów, jak pan to wszystko postawił, jak to wygląda. Czy może pan mnie zaprowadzić do tego budynku? No pewnie, dobra, wie pan, ja nic nie mam do ukrycia, wszystko było robione zgodnie z planami, także zaraz. To poczekaj pan chwilkę, dobrze, bo ja tu właśnie jechałem na łąki. Tylko zgaszę ciągnik. O, dobra. To zapraszam za mną. Zapraszam, bo to właśnie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tę oborę, to właśnie jest tutaj ten budynek duży, który tutaj powstał. O, ten budynek, tak? Tak, to było w zeszłym roku robione, więc w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nawet będzie trochę straciłem rachubę, ale chyba w zeszłym roku chyba to było, chyba tak, no. Pozwoli pan, że się tutaj rozejrzę, dobrze? No jasne. A, właśnie, a dobra, to nie będę, nie będę lepiej mówił, bo obiecałem mi potem, że tutaj miałem płytki jeszcze wyłożyć, kurde, przy tym zbiorniku, ale to już może się nie doczepi do tego, może zapomni. Kurde,
Inspekcja budowlana, patrz jak chodzi i sprawdza. Nie no, ale ty, ale kto to mógł donieść w takim razie? Jak nie sąsiady wszystkie, nie? Jak to masa anonimowych maili, no to na pewno sąsiedzi. Ciekawe tylko, czy wiano wie o Boże, nie? Mam nadzieję, że się nie szczai, ale chodzi, sprawdza z latarką, patrz. Co tam krówka, ale sobie zajadasz. Elegancko. Wie pan co, już jest pierwsza rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Co takiego? Wie pan co, te przewody elektryczne. Ale co z nimi? Jest wszystko w standardzie zrobione, jest jak najbardziej. To według pana jest wszystko okej? No tak, tutaj elektryk przed wszystko ogarniał, całą instalację robili, tak jak powinno być. Proszę pana, z miłą chęcią bym dostał te informacje, kto to był tym elektrykiem, który tu robił. Mhm. I przede wszystkim będę musiał sprawdzić, kto był inspektorem budowlanym podczas budowy, bo przede wszystkim te kable powinny być w obudowach plastikowych. Aha. Bądź w peszlach takich elastycznych, nie wiem, czy wie pan, jak to wygląda. Tak, no jasne. To jest pierwsza rzecz. Tutaj jest okej. Dobrze, idziemy sobie dalej. Tak samo tu, widzi pan, tu tak samo. Tu jest bardzo ładnie, wszystko pięknie, ale kolejna sprawa, kolejne kable, które idą bez zabezpieczenia. Tak samo po tej belce one idą bez zabezpieczenia. One są ładnie podwieszone, wszystko pięknie to wygląda, ale no, nie są odizolowane, tak? Okej, okay, rozumiem. Sprawa, która jest tutaj po prostu. To mówi pan, maile anonimowe były, tak? Tak, mieliśmy kilka anonimowych maili, no oczywiście nie mogę za bardzo zdradzać tutaj, wie pan, szczegółów. No jasne, rozumiem. Ale dostaliśmy, więc, a było ich bardzo dużo, także musieliśmy to sprawdzić. I tu mi się jeszcze nie podoba ta sytuacja. A co to jest nie tak? Sprawdzę sobie tylko w tableta, jak to wygląda. Wie pan co, mogę pana prosić? No jasne, no, słucham. Mógłby pan zamknąć te drzwi, te wrota? A, tak, już zamykam. A pierwsze, zaraz, muszę tutaj, o. Najpierw tutaj ta i teraz ta. Okej, okay, dobra. No, słucham, co tam dalej? O matko. Uznam, że tego nie widzę, i tak do tego wrócę za chwilkę. Ale co jest w nie w porządku? Chodzi o ten licznik i o ten kabel, który idzie w ziemię bez zabezpieczenia, kolejna sprawa. Wie pan co, ale z takich ważniejszych rzeczy. Przede wszystkim tu. To jest nielegalne. Ta ściana, która tu stoi, ta obra jest po prostu za szeroka. Jak to szeroka? Przecież było wszystko z planem budowane. Właśnie to nie jest zgodnie z planem. Ja mam swój rzut planu budowlanego, jak to powinno wyglądać. I według naszego planu budowlanego, na jaki pan dostał tak naprawdę zgodę, to cała ta konstrukcja powinna się kończyć w tym momencie. Tu przy drzwiach. Tu aha, powinna być okay, ściana. Okay. Działowa, która po prostu powinna to wszystko spoić. Kurde, pan po prostu wyszedł jakieś 2-3 metry za szeroko z tą budową. I to według mnie jest bardzo nielegalne. Ja rozumiem szerokość pustaka. Okej, okay, na takie sprawy przymykamy oko, że tak powiem, ale no w tym przypadku to jest około 3 metrów, także no na to na pewno nie możemy się zgodzić. Do tego ten licznik, który jest na zewnątrz, niezabezpieczony żadną szafką zabezpieczającą, kabel, który jest po prostu pusto puszczony w ziemię. Kolejna sprawa, nie jest odizolowany w ogóle. Także to jest, według mnie to jest karygodne. Ale przede wszystkim ta ściana, no tego ja panu nie mogę puścić, bo no wie pan, ja mówię, do jednego pustaka, okej. Okay. No jasne, ja rozumiem wszystko tutaj, co pan chce mi powiedzieć. Wie pan co, jeszcze chcę panu powiedzieć, że tą górę bym chciał sprawdzić, bo widzę, że tam jest jakieś wejście. Może pan otworzyć te wrota? To możemy przejść tędy na przykład, nie? Proszę. I tu trzeba wejść po drabinie. A, po drabinie, tak. Da pan radę po drabinie? Tam na górę wskoczyć? A, oczywiście, że tak. Dobra. Mam przeszkolenia, mam wszystkie zgody. Okej. Okay. Co my tu mamy? Tu belki sobie trzeba po prostu. Belki nie, wie pan, na co, te... pana belki mnie nie interesują akurat. Aha, mnie interesuje tak. Kolejna sprawa. Że łączenie dachu ze ścianami, tu też jest kolejna sprawa, która jest nielegalna. A jak to nielegalne? Przecież normalnie krokwia pada na cały mur, wszystko jest w porządku. Krokwia drewniana nie powinna się stykać bezpośrednio, krokwia dachowa drewniana nie powinna się stykać bezpośrednio z murem betonowym. Tutaj powinna być drewniana belka położona na tym betonie, jak pan widzi. I dopiero wtedy powinny być położone na to belki przytwierdzone, tak? Także to jest kolejna sprawa, która no nie jest koniecznie dobrze wykonana. Kurna, Krzychu zapewniał, że to wszystko dobrze jest zrobione. A tu? Co to jest za dziura tutaj? Nie ma pan tutaj zabezpieczenia żadnego? Tak? Żadnych włazów? Znaczy, nie, włazy to jeszcze dorabiamy sobie tam na spokojnie, bo tutaj na razie mało sobie korzystamy.
No ma pan szczęście, że jest to pana prywatne, a nie jest to usługowe, bo w takim przypadku powinno to trzeba było zamknąć, po prostu jest to niebezpieczne. Kolejna sprawa. No dobra, rozumiem. Znaczy to, jak mówię, na to pod własny użytek. Ale z tego, co widzę, to pan nigdzie nie ma tych belek położonych na... O matko. Kurna. Chyba za bardzo staliśmy na uroje. To samo, muszę zobaczyć. Kabel bez zabezpieczenia, który jest puszczony po ścianie. Mhm. Dodatkowo kabel, który wisi sobie po prostu, rzucony na belki. No. On nie jest w ogóle przytwierdzony. Nie, no jest. Tam na górze jest puszka specjalna, która jeszcze odprowadza do kabla, potem do oświetlówki. Ale, jest. Panie Kamilu, proszę zobaczyć tutaj. Ten kabel sobie wisi. On nie jest nigdzie przytwierdzony. No ten panie akurat tutaj, w tym miejscu akurat wisi, tutaj... no bo to... Ale mówi pan, że nie ma żadnej izolacji. Wiesz, to normalnie jest... Tutaj, proszę bardzo, widać czarny ten element, bo w środku oczywiście są żyły, a tu jest cała powłoka zaizolowana. To ja nie rozumiem. Wszystko jest zaizolowane. Dodatkowo, na każdym przewodzie elektrycznym, dodatkowo powinna być specjalna rurka, bądź specjalny tak zwany peszel, bądź korytko, które zabezpiecza ten kabel. Kabel nie może sobie sam z siebie być przytwierdzony do ściany. Bądź wisieć, tak jak w tym przypadku tutaj, jak pan widzi, na górze. Także Kamilu, dobra, panie Kamilu, idziemy na dół. Ja powiem panu szczerze, że no nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Ale, no wie pan, powiem tak, no może gdzieś tam faktycznie trochę żeśmy przeoszczędzili na materiale, jeżeli chodzi o krokwie i tam faktycznie nie ma tej belki. Może gdzieś tam też bez kitu tutaj nie ma tej osłony, te kable, ale wszystko jest tak najbardziej zgodnie z planem. No i może to już tam 3 metryśmy troszkę wysunęli. No ale wie pan, no, po prostu idealnie nam wchodzi tutaj maszyna. No tego miejsca nie mogliśmy sobie tak po prostu zostawić, bo wyszła by taka po prostu tylko przejazdówka. I troszkę nam się po prostu sobie pójść do ten w bok. Ale jak widzi pan, wszystko stoi sztywno, nic się nie kiwa. Jest zrobione w taki sposób, że co najważniejsze, krowy są bezpieczne i to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Panie Kamilu, ja pana osobiście bardzo rozumiem. Ale ja nie mogę do każdego przyjeżdżać i ktoś mi powie: panie Mariuszu, bo zrobiłem sobie ścianę 3 metry w bok, bo chciałem tam sobie wstawić junaka mojego, którego mam od czasów, gdy dziadek mi go dał, jak miałem 6 lat. Według praw budowlanych powinien trzymać się pan szczegółów, które są w nich zanotowane, tak? Pan się po prostu rozbrykał, że tak brzydko ujmę, i poszedł pan po 3 metry w bok. No, nie możemy czegoś takiego puścić. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, to na dzień dobry to jest jakieś 50 tysięcy złotych kary, także... 50 tysięcy? Tak, oczywiście. Za to wszystko, to co jest, tak? Nie, 50 tysięcy to jest za tą samą ścianę. Więc jeżeli ja bym chciał pójść dalej, to są bardzo duże pieniążki do zapłaty. Więc nie wiem, panie Kamilu, jak to pan chce rozwiązać. Słucham może pana... No dobra. 50 tysięcy pan powiedział, tak? To jest, no kurde, jednak to jest sporo pieniędzy. To jest minimum, od którego powinniśmy zacząć rozmowę. 50 tysięcy. Ale rozumiem, że pan jakby tu nie jest... Pan jest po prostu pracownikiem, tak? Dostał pan wysłany z urzędu, rozumiem? Tak, oczywiście, że tak. I za taką... Nie chcę, by to... Panie Mariuszu, nie chcę być z panem tutaj taki wścibski coś, ale za taką kontrolę to ile pan dostanie? Za taką kontrolę całego budynku, że pan spisze protokół i powie, że dostałem mandat. Ja dostanę swoją wypłatę, normalną wypłatę miesięczną, także ale ja to... nie mam żadnych procentów za... No chyba nie jest to po prostu jakaś suma, która jest zaporowa i pan się będzie nie trzymał. Wie pan, skoro ja mam do wyboru dać urzędnikowi jakiemuś, wie pan jak teraz te urzędy działają i wszystkie to, cała ta polityka to jedno wielkie... Nie powiem co już. No może nie mówmy. Może właśnie nie. No ja nie będę sobie z panem temat polityczny gadał, ale wie pan, 50 tysięcy dać komuś do urzędu do kieszeni, gdzie na pewno z tych pieniędzy nic nie będzie, to może się jakoś dogadamy i za trochę pan zostanie za swoją ciężką pracę. Ode mnie wypłatę. On proponuje. Ile proponuje? Dobra, może zróbmy tak. Mariusz jestem. Kamil. Dobra, co proponujesz? No dobra, ale rozmawiam między nami, pan nie ma żadnego dyktafonu, tak? Wszystko jest okej? Okay. Nie, ja nie mam takich rzeczy. Okej, okay, dobra. Trzeba sobie radzić w życiu. No dobra, to słucha pan. Znaczy słuchaj, Mariusz. 25 tysięcy. Za przymknięcie oka na całą kontrolę i tam napiszesz, że wszystko jest w porządku. Że okay, to według standardów... Możemy zrobić tak, że... Ja najwyżej, wiesz co, w tych planach troszkę tam pogrzebię i...
tą ścianę przynajmniej ci usunę, żeby wiesz, żeby to było tak, że masz to kurde zgodnie z planem zrobione, nie? Mm-hmm. Ale te kable weź to popraw, nie? Bo wiesz, jak. Słuchaj, wiesz o co chodzi. No wiem, ja co tą chodzi. Ścianę przerobię na planach, nie? To tam za tą sumę poświęcę się, ale weź te kable, bo jak ktoś jeszcze, wiesz, ktoś inny przyjedzie, bo to nie jest tak, że ja, wiesz, tu tylko będę jeździł, nie? No bo tak, ktoś dołoży do znowu jakiś donosi i zaraz znowu będzie problem. Różne rejony, nie? Ale te kable to przede wszystkim zrobię, ja tą ścianę poprawię, ale no kable już nie będę, kurwa, narzucał, wiesz, i wiesz, i tych belek tak samo, weź to tam coś wykombinuj, coś popraw, nie? No, dobra, ręce dobra. Nogi, dobra? Dobra, okay. Ja ci wyślę na maila moje dane, żebyś tam potem mi, wiesz, kiedy w ogóle chcesz, kiedy planujesz wysłać te pieniądze? No myślę, że zaraz pójdę do banku, nie? Bo jeżeli to jest taka sprawa, to dobrze, żeby wszystko było załatwione, prawda? Jak najszybciej. Powiem tak, im szybciej to zrobimy, to tym szybciej będziesz miał spokój, nie? Nie będziesz miał nalotów kolejnych, nie? No jasne, bo to, ale... wiesz, mamy takie sytuacje, że musimy też z tego żyć, tak jakby, nie? Wiesz, urzędy, nie? Urzędy no nas tak, wysyłają tak. Do byle pierdół, nie? Także... No tak, właśnie, rozumiem. Masz coś ciekawego jeszcze. Fajnie masz to zrobione, tą gospodarkę. A, no wiesz, trochę żeśmy się tutaj porozwijali przez ostatnie lata. Jesteśmy tak a tam też jest twoje? Tam też jest twoje? A, tam na górze? No. Tam lepiej nie iść, wiesz? W sensie, nie tam, bo... iść tam lepiej. Nie, bo to jest, jeszcze robimy, wiesz? Aha. To okay. Jeszcze jest nieodebrane, to dopiero powstaje, dopiero na planekę zwróciliśmy. To aha. jeszcze nie. Mogę nie. Wejść do środka? Można do środka? No, ale tutaj nie ręczę, bo tu wszystko jest jeszcze robimy. A, robicie. Ale ładnie macie to zrobione. Masz plany, wszystko masz do tego? Tak, oczywiście, plany są, jak najbardziej. Tu takie po prostu... Co tu będziesz miał? Tutaj? No obora tu będzie, dla krówek obora. Druga. Krówek, dobra. No tak to, no, na lato wypuszczamy, tu a w zimę se stoją, nie? A, czyli masz to wszystko na betonie postawione, tak? Masz tak. Ławę wylaną? Tak, jest wylane wszystko, to akurat to co zadbaliśmy. Jest też strefa pod gnojowice, że to się ze zbiorniku, nie? Nie tam, że aha. Po prostu w ziemię się leje, tylko normalnie. Ty, ale powiedz mi, jak ile to kosztowało? Droższe od tego murowanego? Powiem ci, że w sumie to wyszło tyle, co nasza umowa, nie? To ty gadasz. No, za takie trochę śmieszne pieniądze, bo to sama konstrukcja metalowa jest niezbyt droga. Najgorzej było z betonem, nie? Bo to koparki, trzeba było wszystko powylewać, a planeka to już w ogóle jakieś tam... Masz pod prądem? Pod pastucha masz ten... Nie, to nie jest pod prądem. A, nie masz pod prądem. No dobra, to także. Słuchaj, no co, ja będę pomału się zawijał, dam ci dane do, wiesz, do wysyłki, do tego maila, ci tam, wiesz, wszystkie dane do banku dam. No jasne. No i tyle, nie? No mam nadzieję, że już nie będziemy się więcej widzieć. Ja mam nadzieję, że też tak będzie. Dobra. Dobra, to dzięki za ten. Odprowadzę cię, no. Dobra. Spoko. Ja będę zawijał ci maila, zaraz wyślę, jak dojadę do biura i tam wszystkie będzie dodane. Wiesz co, Mariusz, tak sobie teraz idę i myślę, że może, bo ty tam rozumiem już nie pierwszy rok pewnie pracujesz w tym, no, w tym urzędzie. No robię, nie? No. I pewnie jakąś tam pozycję też masz wyrobioną. Może byśmy się tak jakoś dogadywali, w sensie takim, że ja bym coś tam sobie troszkę jakieś plany ogarniał po taniości, a no, po prostu byś sobie troszkę odłożył za to swoją ciężką pracę. Może w ten sposób byśmy zrobili. Co planujesz zrobić? Będziesz coś jeszcze stawiał? No, na pewno będę stawiał, bo to dopiero na razie nie wiadomo, co się przyniesie tutaj przyszłość. Póki co ta obora nie była planowana, tak trochę wyszła spontanicznie. Ale jeszcze pewnie będę myślał o fotowoltaice gdzieś tutaj. I taki problem właśnie jest, czy to w ogóle... pytanie jest, czy ten stary dach, mimo że jeszcze jest odremontowany, to czy ta konstrukcja w ogóle wytrzyma taki ciężar, nie? Ale gdzie? Tutaj chcesz robić tą fotowoltaikę? Tak, no gdzieś tu właśnie myśleliśmy, ale na razie staramy się dofinansowania, jeśli nie wiadomo, czy się uda, nie? Więc mogę wejść? No, pewnie. Jeżeli tutaj coś się ogarnie, to może nawet by się udało, ale no to jeszcze zobaczymy, nie? No słuchaj, no ten dach nie wygląda źle. Tu masz fajne krokwie, wszystko ładnie jest zrobione. Ja myślę, a ile tej fotowoltaiki byś chciał cały dach zrobić, czy jak? No zobaczymy, ile będzie najlepiej, nie? Tak myślę, żeby troszkę też z tego wyszło, bo wiadomo, że nie całość, tylko będzie jedną połówkę i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Więc tak, żeby po prostu było jak najbardziej wydajne, nie? Znaczy, z tej strony już nie położymy, z drugiej, bo tam są drzewa i tak dalej, nie? Tak. No i tu masz tą wschodnią część, także tutaj masz najlepsze słońce, nie? No, tutaj tak. Słuchaj, no dobra, no słuchaj, ja poczekam na to, co wiesz, co żeśmy się ugadali. Jak te pieniądze, wszystko wpłynie bez problemu, no to kurde, no ja ci zostawię jeszcze w mailu, dam ci mój numer telefonu prywatny, nie? No żebyś pewnie. Żebyś tam przez urząd nie dzwonił i jak coś to zadzwonisz, przyjadę, nie ma problemu. Dobra, no dobra. Myślę, że się dogadamy, nie? To dogadanie w takim razie. Dobra. To jakąś pozdrawiam. Herbatę może? Coś takiego? Nie, zaprosiłem. Słuchaj, ja mam jeszcze cztery miejsca do kontroli, tak, okej.
jestem zabiegany od rana z laptopem, wiesz, z papierami, także... Jasne, to, jasne, no dobra, rozumiem. To nie. No to nic, odprowadzę cię w takim razie. Dobra, to ja idę do auta. Ładnie, ładnie, obtynkowane to masz, no kurde, dbasz o to wszystko, tak? No jest dbane, wiesz, no nie ma co ukrywać, no coś tam się trochę zaoszczędzi, tam się trochę zaoszczędzi i dzięki temu jak to się kręci, nie? O, może kota chcesz? Nie, właśnie patrzę, ten Rudy mi się podoba, ale co? Bierz go, ja nie wiem co zrobić. Sąsiadów nie można sprzedawać teraz kotów, a my oddać nikt nie chce, bo to same kotki i to patrzcie, gdy się plęgnie, nie? Tego, to już mieliście jednego, cośmy sobie kupili, kotkę właściwie taką i teraz wszystko to od niej, cała rodzina. Ale myszy to chyba żadnej nie masz, co? Nie, to nie ma myszy. wszystko dobra, jest w porządku. Kamil, ja będę uciekał, będę jechał, bo ja mówię, jeszcze jestem, wiesz, mam trochę na głowie, do kontroli. No także pewnie. Trzymaj się, ja ci wysyłam maila, wysyłam ci wszystkie dane i mój numer też prywatny, także jak coś to złapie. Okej, dobra. To ja tam zobaczę, pokażę, zaraz zobaczymy, czy samo nie jedzie. O, zaraz tutaj. Nic tu nie jedzie? O, samochód stoi, ale zaraz przejedzie sobie. O, potem powoli, niech on uważa. O, dobra, dzięki. Dawaj, wolny masz, no. Okej. Okay. Kurde, ale jaja. Na razie, dobra. Hej! No, cześć, na razie, Mariusz. Ja pierdziele, pojechał już? Pojechał. No nie bywało, o, to właśnie mam tą stację, tego razu wam pokażę, jak ona wygląda od pogody. Już sobie postawili. No pojechał Mariusz, pojechał. Słuchajcie, no tego się dzisiaj spodziewałem, że to się tak uda wszystko. Jezu, na całe szczęście teraz jest jakiś człowiek normalny ten. Ale od razu wam powiem, kurde, dlaczego rzuciłem od razu cenę te 50 000 z 50 000 na 25 000. Słuchajcie, zaoszczędzona kasa z tej budowy, to się jednak tam przydało gdzieś tam, nie ma co ukrywać, mieliśmy sporo kredytów, trzeba było jakoś ogarniać. A też jak widzicie, obora stoi dalej, no i ten, tutaj ta ściana to faktycznie trochę problem, wsadziliśmy trochę z krzyżem zbudował, ale jakoś się udało załatwić. No i co, chyba lepiej zapłacić 25 gościowi i mieć kontakt w urzędach niż 50 koła kredytu, ja sobie teraz osiądem jedziemy, nie, bo jeszcze musimy to łąkę ogarnąć, niż 50 koła, co to, 50 koła po prostu urzędasowi, który tak tylko wiecie, rozkradną i tyle z tego będzie, nie? Więc myślę, że... Kurde, tak się zalepie. Cały jestem rozdegotany, ale całe szczęście się udało dogadać. No i też co, kurde, ej, dobrze, w sumie to tak. Słabo, bo 25 koła będziemy mieli do tyłu, ale w sumie tak naprawdę 25 koła na plusie, nie? Jestem tylko ciekaw, kto nas podkablował, nie? Ja wiem, że to oczywiście wszyscy stają w miejscu, to się w ogóle nic nie rozwija, ta wieś. I tylko my z Krzyśkiem bardzo mocno tutaj działamy. No ale tutaj to wszystko to już jest przesada, nie? Ja myślę, że trzeba trochę przeprowadzić wywiad, kto dokładnie nas tak chciał załatwić. I się z nim trochę rozliczymy. Ciekawe, czy u niego tam wszystko jest tak dobrze postawione. No ale nic, ważne, że się dogadaliśmy, najważniejsze też w tym wszystkim. Kurde, ja was też przepraszam, dzisiaj nie było odcinka, tylko po prostu dużo takich pogadanek. Bo raczej wolicie prace polowe niż takie rozmowy. No ale jak widzicie, momentami to aż po prostu człowiek sam nie wie, co go spotka. Dobra. Działa to wszystko? O, działa. No, więc... No ciekawie po prostu to wyszło, kurde. Jestem... Ja w ogóle jestem ciekaw, co Krzychu na to powie, nie? Na to wszystko, bo na razie, wiecie, tak, jesteśmy trochę tak... Ja sam jeszcze jestem w emocjach w ogóle, jak o tym myślę. A co w ogóle będzie z Krzychem, nie? Ty, a może to Krzychu? Dobra, nie będę prowadził śledztwa, raczej Krzychu by nic tam nie ogarniał, co prawda. Nie no, żartuję oczywiście, Krzychu na pewno nie. Ale mimo to i tak dobrze się to udało dogadać. 25 koła, kurde. A wiecie, co jest najlepsze? Że mieliśmy te 25 tysięcy... W sumie nawet nie miałem na koncie, wiecie, zaraz sobie to będę musiał... A, dobra, to potem sobie sprawdzę jeszcze, bo teraz nie wziąłem portfela. A no i telefon też ze sobą nie mam, więc nie sprawdzę, ile tam na koncie jest. Ale chyba właśnie mniej więcej tyle kosztowałaby to nasza nowa zgrabiarka, którą mieliśmy kupić na łąki. Przepraszam, to jeszcze mi się odbija po prostu z tych emocji. Bo jeżeli faktycznie 25 koła trzeba będzie wydać dla Mariusza, no to jednak... znaczy, opłacić w pewien sposób, że trochę przymknął oko, nie? To jednak i tak no mówię, lepiej to wyjdzie. Ale szkoda, że nie kupimy tej zgrabiarki, nie?
bo ona by się nam tutaj bardzo przydała. Chyba że w kredyt mieliśmy iść, kurczę. Znaczy, powiem tak, no, mamy gdzieś tam zaufanie w banku wyrobione, bo bardzo dużo siedzieliśmy ostatnio w tych kredytach. Wszystkośmy spłacili, przez to nasza wiarygodność trochę poszła do góry w tych bankach. Mimo to jednak dla samego własnego sumienia z Krzyśkiem nie chcieliśmy brać kolejnych kredytów, tylko po to, żeby móc mieć gotówkę, którą rozdysponujemy sobie na koncie, znaczy na nasze gospodarstwo. Same krowy, które teraz kupiliśmy, nas wyczyściły troszeczkę do zera. Ale mam nadzieję, że jednak to się trochę zwróci, no bo jednak krowy to rzecz dla nas ważna, jak najbardziej. I no trzeba trochę w to inwestować, żeby to poszło. Te właśnie, tak jak wam mówiłem ostatnio o tej instalacji fotowoltaicznej, tutaj ostatnio, nie ostatnio, tylko tutaj właśnie z Mariuszem gadaliśmy. To jest coś, o czym chcieliśmy wam jeszcze z wami rozmawiać, bo tam gadaliśmy sobie z Krzychem tak tylko delikatnie, ale słuchajcie, bardzo możliwe, że ten wniosek jednak przejdzie, bo tam złożyliśmy do finansowania. I ogólnie jest naprawdę ciężko z tym, bo teraz wszyscy to robią, wszyscy chcą fotowoltaikę i tak dalej. No i nie wiem nawet, czy nam się to uda załatwić. Miejmy nadzieję, że nam się uda, nie? A z tego, co patrzyłem na nasze plany, jakie chcemy tu ogarnąć, boję się, że po prostu dach nie wytrzyma, jak przyjechałaby kolejna kontrola z inspekcji, no to mogliby troszkę ten tutaj, jakby to powiedzieć, no mogliby nam trochę koło tyłka narobić. A my też nie bierzemy żadnej firmy obcej, która będzie nam to ogarniać, tylko sami będziemy to po prostu kłaść sobie te panele. Więc nie jest to dużo sprawy, tylko chodzi o samo podłączenie, nie? Bo same stelaże i tak dalej to jesteśmy w stanie zrobić z Krzyśkiem. Ale jednak jak chodzi o podłączenie tego wszystkiego już tak elektrycznie typowo, no to będzie trochę problem, nie? Dlatego też zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. Ale w razie co właśnie mamy Mariusza, który jest w tych urzędach, to może on tam też coś załatwi. Kurde, 25 tysięcy, nie? Ja mogłem dać jakąś cenę, nie wiem, mniej, 10 tysięcy powiedzieć, albo coś. Ale kurde, bałem się, że jak dam mu za mało na początek, to może, wiecie, uzna, że a jak ty tak targujemy się, to jest tam jakąś prośbę przekupstwa albo coś, znaczy o próbę przekupstwa mógłbym je też ogarnąć. Ale widać, spoko chłop jest, nie? Boże, chłop, od razu Mariusz do mnie mówi, kurde. Nie no, Krzych nie uwierzy, po prostu nie uwierzy. W ogóle szkoda, że akurat was dzisiaj nie ma. Jak to was mówię, nie, bo zwykle jesteście coś ze mną na tych odcinkach, jak to nagrywamy, ale dzisiaj tak trochę wyszło, że bez. No ale trudno, mieć nadzieję, że i taki odcinek wam też się spodoba. Dobra, słuchajcie, ja tu widzę, dobiłem 26 odcinka. Ja nie chcę wam też, przepraszam serdecznie, tak dzisiaj mało zrobiłem na tym odcinku. Miałem wam tu pokazać, wiecie, GoPro naładowane, mieliśmy jeździć po polach, przetrząsać sobie, wszystko fajnie, może nawet byśmy tam jeszcze fajnie drugą łąkę wykosić. A tu tak trochę wyszło. No ale nic, słuchajcie, dojdziemy sobie do końca i zaraz się to się jeszcze pożegnam, może się też trochę pójdę w krzoki, bo powiem wam szczerze, no lekko jestem zestresowany, czyli już jestem po stresie całym, ale gacie pełne były, nie? Więc czekajcie, dobra, zgasimy sobie maszynę. Okej, okay. No i dobra, słuchajcie, dziękuję serdecznie oczywiście za to, że byliście na tym odcinku wspaniałym. Dla zainteresowanych też, jeżeli ktoś chce gdzieś tam zobaczyć, co u inspektora słychać, bo pewnie też będzie to wiadomo, to macie w opisie namiary na jego urząd. Możecie wejść, kliknąć tego linka i zobaczyć, co tam u niego słychać, czemu się zajmuje na co dzień. Bo myślę, że no widzieliście, Mariusz w porządku chłop. Także cóż, dziękuję za uwagę, ja zaraz lecę, tylko ogarnę tutaj całą tą łąkę, robię przelew chłopu i widzimy się oczywiście na kolejnym odcinku. Może tak wam z ciekawości pokażę, ja mam na koncie, żebyście też widzieli. Mam akurat 25 tysięcy, więc no, trochę nas krówki zjadły, a jednak jeszcze nas co zje. Także no nic, dzięki za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa pa.